Cię wysiekać i mi tutaj zaszedł i się A pojawił więc z tak. mopsem. Ale tutaj cię nie widać. Co... Nie podoba się bardzo Legion. jak pachną szczepki. Pierwszy raz nagrywam z winem, a tak się chciało wina. Będziesz alkoholiczka. Dobra. Kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie to filmik pod tytułem Inspiracje, czyli co ja tutaj mam, bo mam tutaj notateczki, mam filmy, seriale i YouTube, czyli rzeczy, które w ostatnich miesiącach, chyba gdzieś tak od maja mnie inspirowały. Nie ma o dziwo muzyki, sama nie wiem czemu, nie wpisałam tutaj na listę, ktoś mi jeździ pod oknem, iść człowieku. Nie ma muzyki i nie ma książek, bo... No wstyd się przyznać, ale od maja nie skończyłam czytać żadnej książki. Mam dwie bądź trzy, bądź cztery rozpoczęte, ale czytam je tak na raty. I naprawdę mam cholernie mało czasu i po prostu muszę pewne rzeczy poświęcać. No i poświęcam książki, co nigdy w moim życiu się nie zdarzyło, bo jeżeli ktoś mnie zna jeszcze z moich młodzieńczych lat, mol książkowy do Potęgi Entei, ale ostatnio po prostu no nie mam czasu, po prostu, co się będę tłumaczyć. Ale filmy, seriale, YouTube, to jest coś... Mam kilka fajnych rzeczy, tak mi się wydaje, którymi chciałabym się z Wami podzielić. I ostatni taki film nagrywam chyba, tak jak mówię, w maju, czy coś takiego. Postaram się być trochę bardziej regularna, ale też nie chcę sobie narzucać żadnych ograniczeń. I co, właśnie nagram przed chwilą inny film, taki bardziej modowy. I stwierdziłam, że już sobie zrobiłam makijaż, to już nagraj ten film z inspiracjami, bo nie maluję się w ciągu dnia, umalowałam się do filmu. No i stwierdziłam, że już nagram te inspiracje. I co? I właśnie mam strasznie czerwone oczy, bo zaczęłam sobie grzebać w oku, bo myślałam, że mi się soczewka przesunęła, a to było moje oko. I w ogóle to było straszne. I teraz mi pieką oczy, bo jestem nienormalna. Jest godzina 23:00 i mam ochotę na lampkę wina. A wszystkie lampki do wina w moim domu jakimś cudem się potłukły i będę piła białe wino w lampce do szampana. Wiem, przepraszam. Dajcie mi pierwszy sip, pierwszy łyk wina dzisiaj. Bardzo dobre. I już mi się teraz będzie lepiej gadać. No, także wszystkie lampki do wina mi się oczywiście wytłukły, bardzo wspaniale. I po tym absurdalnym 5-godzinnym wstępnie lecimy. Aha, pies tam będzie chrapał, ma taką apaszkę słodką na szyi i w ogóle jest kochany i słodki. Chciałabym mieć go na kolanach, ale jestem na krześle, na którym mnie samy jest niewygodnie, także nie sobie tam śpi. Także lecimy. Jest siku? Bo nagrywam film na inspiracjach. O inspiracjach chcesz powiedzieć o jakichś filmach albo o czymś, co ci się podobało? A jesteś na Golasa? Nie. No tak. To nie jest na live, więc możesz przyjść. Nie. No nie. Tomek chciał się wczuć, ale się nie wczuł i uciekł. W każdym razie rozpocznę filmami. Najpierw film, który strasznie mi się jakoś tak podobał, nie był jakiś niesamowicie ambitny, ale jest taki bardzo mocno inspirujący. To jest film I, Tonya, czyli ja, Tonya. Film, w którym główną rolę i chyba producentką jest też Margot Robbie, czyli jedna z jakby aktorek nowszej generacji. Ona w ogóle chyba pochodzi z Australii, jeżeli się nie mylę, to długo mieszkała w Londynie, nie wiem, czy dalej tutaj nie ma jakieś mieszkania. Ale jak czytam z nią wywiady w ogóle, to mi się wydaje bardzo, bardzo taka fajna, normalna, życiowa. Oczywiście jest nieludzko piękna i naprawdę jest bardzo zdolna. Jest, no, nie zawsze wybiera najlepsze filmy, w których gra, ale zwłaszcza tą rolą w tym filmie właśnie I, Tonya naprawdę tak dała czadu, tak niesamowicie mi się podobała jako aktorka. I ten film, pewnie słyszeliście, to jest film o amerykańskiej łyżwiarce figurowej. Takiej dziewczynie, która pochodzi, i to jest na faktach ogólnie, takiej dziewczynie, która pochodzi z takiej totalnej bidy, taki dom rozbity, na to w Stanach się mówi rednecks, czyli redneki po polsku, brzydko mówiąc, czyli po prostu taka no, trochę bida, ludzie z
nie wiem, z gorszą edukacją. Mówię teraz takimi stereotypami, mówię o tym, jak ja myślę, tylko o tym stereotypie, który jest tam pokazany. Mama, która tam tylko jest fajką, jest taka bardzo oschła i taka bardzo niemiła. I ta dziewczynka, która znikąd, która jakby nie mając żadnych szans tak naprawdę w życiu po prostu, zostaje jedną z najlepszych wyżywiarek figurowych po prostu na świecie, dostaje się na olimpiadę i w ogóle, i w ogóle. Bardzo Wam polecam ten film właśnie. Nie wiem, czy on, te fakty są wszystkie tak odwzorowane, jak miały być, ale po obejrzeniu tego filmu, bo tam Margot Robbie tej roli specjalnie się chyba nauczyła jeździć na łyżwach, czy coś takiego właśnie figurowo. I oglądałam fragment tego filmu, gdzie Margot Robbie, czy tam jej dublerka jeździ na tych łyżwach. I oglądałam oryginalne nagrania na YouTubie, na przykład tej pani, tej łyżwiarki figurowej. Bo te nagrania są dostępne, czy tam z olimpiady, czy z innych zawodów i jest to naprawdę szok. No i tam się trochę dramy podziały i w ogóle naprawdę bardzo ciekawy film, taki pod względem socjologicznym, ale też bardzo inspirujący pod tym względem, że to była taka bardzo prosta dziewczyna, ale była zawzięta i ona sobie postawiła cel, że będzie najlepsza i chuj, i no i chuj, no i cześć. No i była jedną z najlepszych, najlepszą w kraju i to jest takie no niesamowite. Ja im przeszkadzasz? A ja taki ten rebel, blond, bad boy wytatuowany, idę spać, 10:00. Dobranoc. Dobranoc. Nie jest 10:00, jest 11:00. Dobranoc, synku. News. Także bardzo inspirująca historia, trochę przerażająca, ale gdzieś tam mnie osobiście zainspirowało właśnie niesamowite samozaparcie tej dziewczyny, która nie miała szans na to, żeby jej się udało. Tam nie było szans, żeby to się udało, a to wszystko gdzieś się udało. Potem trochę to zaprzepaściła, to jest inna historia, ale no taka bardzo piękna historia, no i gra aktorska Margot Robbie, naprawdę super, także pierwszy film, godny polecenia. Potem film, który jest taki bardzo spokojny, melancholijny i to jest film By the Sea, to nie jest jakby najnowsza produkcja. I to jest film, w którym gra Brad Pitt i Angelina Jolie. I ten film jest o parze, o małżeństwie, które wyjeżdża do Francji na wakacje, do takiej willi. On jest pisarzem, ona jest cierpiąca, jest piękna i cierpiąca i płacze. On jest pisarzem i pije, także taki ten. To jakby taka nasunęła mi się refleksja po tym filmie, że u Angelina Jolie i Brad Pitt już nie są razem. I wydaje mi się, że to mógł być, o ile to nie był ostatni jakby ich film, który nagrali razem. A pierwszy film, który nagrali razem, był Pan i Pani Smith, w którym jakby się w sobie zakochali. I ten film miał taką bardzo fajną energię właśnie, taką czuć było namiętność, że miło, rzeczywiście nie było najbardziej ambitne kino, ale jakby bardzo lubiłam ten film, taką miałam ogromny sentyment. I fajna była tam piosenka, była Mondo Bongo, coś tam, nie wiem, fajny był ten film. I ten film, jakby ten właśnie By the Sea, czyli nad morzem, na polski tłumacząc jak najprościej, fajnie pokazuje, tak bardzo ciekawy sposób pokazuje jakby jesień związku, pokazuje to ich oddalanie się od siebie, tą taką przepaść. Oczywiście to, film jest o czymś innym i to nie jest jakby koniec związku tej pary, ale widać takie, nie wiem, czy to jest zagrane, czy to rzeczywiście między nimi już była taka przepaść, ale widać coś takiego ciekawego. I oczywiście nie jestem fanką największą Angeliny Jolie jako aktorki, doceniam jej urodę, doceniam jej, nie wiem, działalność charytatywną i oczywiście w kilku fajnych filmach zagrała, jak Przerwana lekcja muzyki czy coś takiego, ale ja za całokształt aktorką według mnie nie jest po prostu najbardziej wybitną. Niemniej jednak ten film jest idealnie wpasowana, bo ona jakby chyba trochę jest sobą w tym filmie, co jest trochę smutne i trochę przerażające. Wygląda absolutnie przepięknie, wygląda zawsze idealnie, ma ciężką depresję w ogóle, ale wygląda przepięknie. Przepiękne widoki, trochę nutka takiego wojeryzmu, podglądactwa. Bardzo ciekawy, spokojny, melancholijny film, jeżeli lubicie takie klimaty, żadnych pościgów, strzelanin, nie za dużo inspiracji, ale dosyć smutna historia, nic dramatycznego strasznie. Nie wiem, dobrze mi się to oglądało, dlatego polecam. I film, który dla mnie osobiście chyba jest filmem roku, czyli Call Me By Your Name. Jezus, jaki piękny film, cały klimat tego filmu. Tutaj znowu akcja dzieje się we Włoszech. Jest ciepło, są piękne kolory, to wszystko jest takie trochę retro. Oczywiście modowo to wszystko jest przepiękne i wspaniałe, ale to jest historia o pierwszej miłości, pierwszym zakochaniu. Bardzo uniwersalna, tak mi się wydaje, bardzo wzruszająca i gdzieś tam poruszyła we mnie dużo nut. Znowu taki film, który niby nie jest, nie ma fajerwerków i wybuchów i tak dalej, ale gdzieś tam
odczuciem i uczuciem i tym, co pozostawia gdzieś tam w nas, bardzo przypominało mi, o Jezu, jak się nazywa ten film, Sophie Coppola z Billem Murrayem i z Scarlett Johansson. O, muszę wygooglować chwilę, bo mam dziurę w mózgu. O, Lost, sorry, znalazłam, Lost in Transition, czyli Między Słowami. To też jest taki film, który jakby obejrzałam jakby w ważnym momencie swojego życia, gdzieś tam, który bardzo do mnie przemówił i pozostawił po sobie taki trochę, nie, taki trochę smutek, ale też ukojenie i takie piękno gdzieś tam, taką, nie wiem, fajną, ciepłą wyściółkę. I ten film, film Call Me By Your Name, też coś podobnego gdzieś tam we mnie zostawił. Historia bardzo uniwersalna, ponoć jest to tryptyk oparty też na książce, której nie czytałam, gdyż ostatnio mam straszną obsługę w czytaniu, ale bardzo fajna. I ostatnia scena w ogóle z muchą świadczy tylko o tym, jak tam jest wszystko przemyślane, jak przepiękne są kadry, obrazy, długie ujęcia. Jest takie to wszystko cudowne i mięsiste. Naprawdę, bardzo, bardzo polecam. Znowu bardziej duszą może melancholijnym i tak dalej, ale jeden z najlepszych filmów. Tomek go nie dooglądał, po prostu chyba zasnął, ale ja dooglądałam cały i strasznie mną wstrząsnął w ogóle. Taki przepiękny, nie wstrząsnął w sensie, że był wstrząsający, jakiś przełomowy, dramatyczny, ale w takiej swojej prostocie i dotykaniu takich pewnych emocji był dla mnie przepiękny. Chyba najpiękniejszy film tego roku. I potem jeszcze my często z Tomkiem wieczorem dla odstresowania oglądamy sobie horrory. I na pewno fajnym, naprawdę super horrorem był ten horror Dziedzictwo. Wiem, że bardzo wielu osobom się nie podobał, ale dla mnie był genialny, był taki, nie wiem, szokujący. Odrobinkę tam wyczułam jakiegoś takiego pastiszu, ale ogólnie strasznie, strasznie mi się podobało. To oczywiście tutaj nie będę zdradzać całego tego, ale dajcie znać, czy Wam się podobało, jeżeli lubicie horrory, ale właśnie Dziedzictwo, chyba takie jest polski tytuł, był naprawdę ekstra. I kolejny horror, który tak rzutem na taśmę, niedawno oglądaliśmy też z Tomkiem, tak przypadkiem go puściłam, bo miał ładną okładkę. Lodgers się nazywa i tu jest taki klimat, trochę klimat modowo Gucci w ogóle, więc Tomek był zupełnie zakochany, bo ma teraz obsesję Gucci zupełną. I to jest taka niesamowita, trochę chora historia z motywami, czy nie z motywami, tam nie ma, znaczy nie, nie powiem może, bo Wam to spalę, ale jest to bardzo ciekawe, nieoczywiste, bardzo zakręcone, bardzo głębokie, znowu ma to bardzo wiele warstw, ujęć, bardzo, bardzo ciekawe. Także te dwa horrory nie są takie typowe straszydła, że komuś odpada noga i tak dalej. Może to Dziedzictwo trochę bardziej, chociaż też nie jest takie bardzo, bardzo oczywiste. Nie wiem, podobało mi się. I ten Lodgers to znowu taki bardziej oldschoolowy klimat, przepiękne wnętrza. Znowu każde ujęcie jest takie super ciekawe. Te dwa horrory naprawdę Wam mogę polecić. Oczywiście, jeżeli lubicie horrory, bo to nie każdy to lubi. I teraz powiem troszeczkę o serialach. Najpierw będzie serial, który oglądałam już, kurde, jakiś grubszy czas temu, ale zupełnie zapomniałam o nim powiedzieć, a gdzieś tam strasznie mnie wciągnął. Wiem, że polski tytuł tego serialu to jest Pot i Łzy, on jest chyba z 2015 roku. I to jest serial o baletnicach, więc jeżeli lubicie balet, taniec i w ogóle, to bardzo Wam się spodoba, ale nie tylko, bo ja akurat na balecie się zupełnie nie znam, z tańcem jestem zupełnie lewa, także akurat nie ten aspekt serialu mnie przyciągnął. Serial, powiedzmy, że początek i w ogóle jest rewelacyjny, w pewnych aspektach jest dla mnie genialny, no i kończy się takim trochę flapem, jakby pewne rzeczy są zrobione za płytko, za bardzo oczywisty sposób, gdzieś tam trochę za bardzo popłynęli pod publiczkę w pewnym momencie. Ale ogólnie serial jest ciekawy, dzieje się w środowisku szkoły baletowej amerykańskiej, no i jest o baletnicy po prostu, no. Nie wiem, też nie chcę Wam czegoś tutaj zaspoilerować, jest trochę, no jest taka baletnica, która jest baletnicą, ale też jest striptizerką i w ogóle, brzmi to płytko, ale akurat to nie jest płytkie. Potem pojawia się kilka takich rzeczy trochę zbyt oczywistych jak na mój gust, ale na pewno bardzo fajny serial, możecie sobie puścić wieczorami, zwłaszcza jeżeli lubicie taniec, balet. I tam główne role ogólnie, co ciekawe, w tym serialu grają ludzie, którzy naprawdę zajmują się baletem i to są profesjonaliści, także może jeżeli Wasze oko jest wytrenowane i tak dalej, to dacie znać, czy to jest fajne. A jest kilka fajnych, czy to jest prawdziwy balet, tak powiem, bo ja się zupełnie nie znam, ale jest kilka fajnych momentów, kilka fajnych postaci i na pewno oglądałam mi się to z przyjemnością, taki serial, którym pamiętałam. Potem teraz oglądamy, coś mi tu lata, kolejny sezon serialu Legion. Serial jest genialny, ale to jest już w tym momencie ten geniusz, że ja doceniam, że to jest geniusz i ja widzę ten geniusz, ale go nie rozumiem.
Po prostu to jest serial, który wymaga ode mnie takiego poziomu skupienia, że po prostu mi się nie chce. Naprawdę, ten serial jest jak ciężka praca umysłowa. Jak się skupi trochę wątek, to już potem jest ciężko go odnaleźć i w ogóle, i w ogóle. Chyba teraz skończyliśmy ten sezon, albo jeden z takich finałowych odcinków obejrzeliśmy. I wszystko to się tam składa do kupy i tak dalej. Przeciekawy serial, jeżeli jeszcze nie mieliście z nim styczności, to jest jak objawienie. Pierwsze odcinki, pierwsze sezony są jak objawienie, potem się to wszystko skomplikuje do poziomu niemożliwości. Tomek ma obsesję tego serialu, go absolutnie uwielbia. Ja również doceniam geniusz, nie zawsze mi się chce z nim zmierzyć, ale na pewno mogę go polecić, jest naprawdę, naprawdę dobrym serialem. Potem, co jeszcze, połknęłam ostatni sezon teraz Orange is the New Black. Nie wiem, czy to nie jest jeden z lepszych sezonów tego serialu, naprawdę jest bardzo ciekawy. Tak jak ostatni był taki, ten wcześniejszy, był takim mocnym, za przeproszeniem, pierdolnięciem się skończył i tak dalej, to tutaj nie było aż takiego, ale był dosyć głęboki, był ciekawy, dzieje wszystko w nowym środowisku. Ogólnie powiem w skrócie tylko tyle, że zostają dziewczyny przeniesione do nowego więzienia i trochę się dzieje i jest trochę nowych osób, także trochę to wszystko pomieszali i naprawdę był ciekawy ten teraz sezon, który się skończył i bardzo mogę polecić, jakby czekam z niecierpliwością na kolejny i jestem bardzo ciekawa, co się stanie z różnymi sferami, ale ja znowu nie chcę niczego wam spoilerować. I na pewno też skończyliśmy oglądać ten ostatni odcinek teraz Podręcznej i przedobrzyli według mnie, przedobrzyli, ja rozumiem i w ogóle, ale nie mam już tej trwogi i przerażenia, którą miałam przy pierwszych sezonach. I teraz czuję się odrobinę tak, jakby producenci tak za bardzo nie wiedzieli, w którą stronę chcieli iść, bo te relacje Podręczne i te ich szefowe się robią takie trochę dziwne. Z jednej strony rozumiem, że to ma być girls power i to ma być gdzieś tam połączenie w kwestii płci, ale z drugiej strony to jest wszystko takie grubymi nićmi szyte, niektóre sceny nie wiem, nie, i to zakończenie dla mnie było idiotyczne. Rozumiem, co autor miał na myśli, ale dla mnie to było idiotyczne, to było za przeproszeniem wszystkiego, po prostu idiotyczne. Dajcie znać, co myślicie o zakończeniu tego sezonu właśnie Pamiętniku Łacznym Podręcznej, ale no dla mnie Handmaid's Tale, wiem, jak jest angielski tytuł, a polski zawsze mi się gdzieś tam miesza i nie wiem, nie, pozostawił mi trochę niesmaku. Oglądałam z zaciekawieniem, ale miałam ochotę na więcej, na ciekawsze, na głębsze, na więcej warstw. Takie to bardzo spłaciło i bardzo jadą pod publiczkę według mnie, gdzie pierwsze sezony były dużo, dużo bardziej skomplikowane, nieoczywiste, nie takie czarno-białe, było więcej światło-cieni, a tu to się robi takie płytkie, taka miazga. Ale za to, jeżeli macie ochotę na naprawdę zajebisty serial właśnie o seksizmie, tak nierównym traktowaniu kobiet, o tym, no jak okrutny potrafi być świat, ale też lubicie glamour, przepych, piękną modę, wspaniałe kino i tak dalej, to rewelacyjny serial, o tym, co już mówiłam wielokrotnie, czyli Feud, serial z Jessica Lange i Susan Sarandon. Oglądałam najpierw pierwszy sezon sama, a ostatnio w jedną niedzielę połknęliśmy cały sezon z Tomaszem i jest rewelacyjny, twórcy American Horror Story. Przepiękny, po prostu historia, szok. Feud, czyli kłótnia, która miała miejsce między Betty Davis i John Crawford, jakby zaczyna się na planie kręcenia filmu, co stało się z Baby Jane Hudson w ogóle. Gwiazdy starego Hollywood, które się nienawidziły, jednocześnie były do siebie nieludzko podobne, ponieważ nie było dwóch bardziej zbliżonych osób do siebie w tym aspekcie, że miały bardzo podobne przeżycia, były bardzo podobnie traktowane. John zawsze była tą piękniejszą, Betty była zawsze tą bardziej zdolną i jakby były uzupełniającymi się cząstkami, ale się nienawidziły w tym wszystkim. I ta nienawiść była podsycana bardzo mocno przez ich otoczenie, przez cały przemysł, przez też mężczyzn ich otaczających. I ten serial jest przepiękny i on nie demonizuje nikogo, nie demonizuje mężczyzn ani czegoś takiego, nie jest płaski, nie jest jednowymiarowy, jest naprawdę jeden z najlepszych seriali, jakie miałam ostatnio przyjemność oglądać. No jakieś moje ścisłe top 3 ogólnie seriali mojego życia, tak mi się wydaje. Przepiękny, inspirujący, też warstwa modowa, warstwa makijażowa jest
przepych, glamour wnętrza, każde ujęcie, każde zdjęcie coś znaczy. No i też tak jak mówię, przepiękne świadectwo tego, jak kobiety są, były traktowane, jak to wszystko wygląda i też jak to wszystko nie jest takie proste, jak trzeba grać też w pewne karty, żeby się w pewnych dziedzinach, aspektach, no w pewnych biznesach, że tak powiem, liczyć, bo no czasami wciąż trzeba się pewnym rzeczom podporządkować, żeby osiągnąć sukces w wielu branżach i to nie jest takie wszystko proste i protesty protestami i w ogóle me too, ja wiem, ale to wszystko nie jest takie proste, jeżeli się jest zwykłą, normalną osobą, chcącą żyć, zarabiać, mieć szczęśliwe życie, to czasami trzeba zgiąć kark i ten serial też to fajnie pokazuje. Nie wiem, bardzo ciekawy, nieoczywisty, przepiękny serial. Najserdeczniej Wam polecam, bo jeżeli macie wynieść jedną rzecz z tego filmu, to ten serial, Feud. Genialny. No i też co ważne, to jest serial o kobietach, które są w kwiecie wieku i które jakby ich kariery już chylą się ku końcowi. Serial o osobach starszych, coś też niesamowicie ciekawe, bo temat osób dojrzałych oraz starszych, tym bardziej dojrzałych i starszych kobiet, aktorek, jest bardzo pomijany i tak jak o mężczyznach się mówi, że jak wino, że z czasem tym lepszy, to kobiety jednak im bardziej się starzeją, tym bardziej są spychane w kąt, ignorowane, jest ciężko znaleźć pracę, już nie mówię o aktorkach, gdzie twarz i aparycja bardzo się liczy i pokazane jest to, jak te kobiety bardzo z tym walczą, jak nie chcą się temu wszystkiego mu poddać, ale gdzieś tam muszą zagrać w te karty. I scena z Jessica Lange i piosenką Doorsów. Nie chcę tutaj za dużo ten, ale no. Szok, nie? Masakra. Coś pięknego. I też ten pęd ku sławie i ta żądza czegoś takiego nieuchwytnego. No, bardzo wiele aspektów, bardzo, bardzo ciekawe w tym serialu. Także najserdeczniej Wam polecam. I jeszcze wiem, że tutaj oglądamy bardzo dużo też dojrzalszych osób, jeżeli macie młodsze osoby w rodzinie, albo sami jesteście młodsi, nastoletni, to naprawdę bardzo fajnym serialem jest 13 Reasons Why, czyli 13 powodów. I to jest ten serial Netflixowy, gdzie pierwszy sezon było o samobójstwie takiej dziewczyny i teraz wypuścili też drugi sezon, który ogląda się bardzo szybko. To jest taki niezbyt skomplikowany serial, ale to jest serial przeznaczony według mnie też nastolatków i osób bardzo młodych. I tutaj jako taki serial dla nastolatków i osób bardzo młodych, według mnie jest świetny. Bardzo fajnie ten drugi sezon jest poprowadzony, jest poruszone bardzo dużo różnych tematów, dostęp do broni, depresja, samotność, zastraszanie dzieci w szkole, też bardzo, dzieciaki są bardzo brutalne, czy ta młodzież jest bardzo brutalna, to też tam jest pokazane. Jeżeli Wy jesteście nastolatkami albo macie kogoś takiego młodego, to można z nim usiąść to obejrzeć, samemu to obejrzeć, bo ja to oglądałam po prostu przy, nie wiem, układaniu rzeczy w szafie czy coś takiego, bo to nie wymaga jakiegoś mega wysiłku intelektualnego po prostu z mojej strony, ale dobrze się to ogląda i według mnie drugi sezon był dużo lepszy niż pierwszy sezon. Tomasz mnie zupełnie wyśmiał, że po prostu to oglądam, ale oglądało mi się to dobrze, lekko, w pewien sposób taki, że to nie jest strasznie intelektualne, ale bardzo fajnie poprowadzony, dużo ciekawych problemów poruszonych i jeżeli macie nastoletniego, tak jak mówię, kogoś w okolicy, to może być bardzo fajny serial dla nich, który może im bardzo pomóc gdzieś tam otworzyć oczy na wiele, wiele rzeczy. Także bardzo, bardzo Wam polecam. No i YouTube'owo nie będzie tego bardzo dużo. Najpierw kanał, o którym tutaj wielokrotnie już mówiłam, czyli Stanowo. Jaśmin, czyli dziewczyna, która obecnie mieszka w Stanach, jeżeli się nie mylę, i która na kanale ma rzeczy, różne tematy o Stanach Zjednoczonych, popkulturze i tak dalej, głównie Stanach Zjednoczonych, nie tylko, ale mnie i Tomka najbardziej interesuje jest seria o morderstwach, zabójstwach, niewyjaśnionych sprawach, zaginięciach, takie tematy. My lubimy horrory, więc my też lubimy takie tematy. I dziewczyna przygotowuje się do każdego filmu bardzo konkretnie, te filmy trwają od pół godziny do dwóch godzin, nieraz są wieloczęściowe, także jeżeli lubicie zagadki kryminalne, to ma chyba właśnie tam seria kryminalne i jakąś tam jeszcze. Bardzo fajne rzeczy, zawsze sobie przed snem zasypiamy, a to puszczamy i zasypiamy razem z Jaśmin co wieczór z Tomaszem, także to jest super. I wiem, że Jaśmin jakiś czas temu przestała nagrywać i chyba odbyła podróż po Stanach Zjednoczonych i właśnie tak jak to kręcę, chyba wczoraj albo przedwczoraj wrzuciła nowy film na kanał, pierwszy od
bardzo długiego czasu. I tylko, że to jest film taki bardziej vlogowy, gadano o jej podróży, z czego nie oglądałam. Natomiast nie mogę się doczekać na nowe po prostu serie odcinków o zabójstwach, morderstwach, kryminalnej i tak dalej. Bardzo o tym mówię w taki pozytywny sposób z uśmiechem, ale to nie są rzeczy śmieszne. Nieraz są to rzeczy wstrząsające, często tak odległe, że nie traktujemy ich poważnie, nie wierzymy, że coś takiego może stać się nam, ale niektóre są tak poruszające. I tutaj odcinek, o którym szczególnie chcę powiedzieć, to jest odcinek o Manchester 3, czyli trójka z Manchesteru. I to jest taka historia, że mózg po prostu pada. Na podstawie tej historii nakręcone zostały filmy, są dokumenty, jest więcej materiałów też na YouTubie, także bardzo mocno zgłębiłam temat. Tomek zresztą też ze mną. I to jest w wielkim skrócie. Oczywiście podlinkuję tutaj poniżej film Jaśmień, także bardzo Was zapraszam do obejrzenia, bo mózg staje, to jest nie do wiary, po prostu nie do wiary. I to jest całkiem świeża sprawa ogólnie. W małym miasteczku amerykańskim na prowincji ginie chyba trzech małych chłopców i trzech nastolatków, którzy wyglądają inaczej i są uważani za satanistów, zostaje oskarżonych, że to oni i pomimo braku jakichś konkretnych dowodów zostają skazani na dożywocia i karę śmierci i w ogóle i odsiadują w tych więzieniach w dziesięciolecia. Po prostu jest masakra, nie da się ich wyciągnąć. Gwiazdy typu Johnny Depp i Eddie Vedder są zaangażowani w wyciągnięcie ich z więzienia i po prostu rozsadza to wszystko głowę. I zaspoileruję tutaj, oni z tego więzienia wyszli dosyć niedawno, żyją, funkcjonują, ale dziesięciolecia spędzili w więzieniu. Jeden z nich, Damien, spędził dziesięciolecia w celi śmierci, co po prostu jest rozsadzające mózg. Mają teraz, nie wiem, swoje Instagramy, można je obserwować, działają na rzecz zniesienia kary śmierci i w ogóle, ale bardzo teraz, jak to mówię, to wszystko jest takie bardzo mało wchodzące gdzieś tam głęboko w nas, ale kiedy usłyszysz tą historię, to po prostu rozpiernicza synapsy, nie? To za przeproszeniem rozpierdala głowę, że takie coś może być, bo ta trójka chłopaków, oni zostali tylko dlatego skazani na karę śmierci, jeden z nich, i dożywocia, dwójka z nich, że byli młodzi, byli z ubogich rodzin, nie potrafili się za bardzo bronić i wyglądali inaczej, byli inni niż reszta tego społeczeństwa, tak amerykańskiego, w kapeluszach i nie chodzili do kościoła czy coś takiego i społeczeństwo ich praktycznie zniszczyło. Gdyby nie to, że ta sprawa stała się tak sławna i słynna i nie to, że żyjemy w czasach internetu i zrobiony został dokument o nich, to oni by tam zgnili w tych więzieniach, zginęliby, zostaliby, nie wiem, zabici, cokolwiek. I nie chcę wiedzieć, ile takich spraw było i ile osób nie zostało wyciągnięte z więzienia, ile osób zginęło, zostało zabitych, skazanych na karę śmierci nieprawidłowo. Jaki to musi być po prostu niesamowity dramat, nie wiem. Rozpiernicz totalny, bardzo wam polecam. I to jest druga rzecz, jeżeli drugą rzecz jakąś macie wyciągnąć z tego filmu, to obejrzyjcie sobie ten film Jaśmin o właśnie trójce z Manchesteru, bo historia jest no rozpierniczająca umysł. Dzisiaj nie znaleziono osoby, która zabiła tych trzech młodych chłopców, ale wszystkie dowody wskazują na to, że to nie było tych trzech nastolatków, którzy w ogóle, żeby wyjść z więzienia, musieli przyznać się do winy, chociaż się nie przyznali do tej winy. Strasznie to jest wszystko rozpierniczające umysł, że w naszych czasach wciąż takie historie mają miejsce. Naprawdę szok. I tak jak mówię, są o tym dokumenty, jest na tej podstawie zrobiony film fabularyzowany, także można sobie obejrzeć. Niesamowita sprawa, bardzo poruszająca, mega Wam polecam. I jeszcze bardzo chciałam Wam polecić, bo nie wiem, czy tutaj polecam kiedykolwiek serię Sally Hughes, która jest brytyjską dziennikarką, która zajmuje się głównie urodą, modą i tak dalej. Ona ma swoją serię w Guardianie i w ogóle wydała też dwie albo chyba teraz trzecią książkę. I ma na swoim kanale YouTube'owym taką serię In the Bathroom With, chyba o niej mówiłam już kiedyś, i tam, czyli w łazience z kimś. I tam po prostu przychodzi do dosyć znanych osób, do ich łazienek i pokazuje, co oni w tych łazienkach mają. Obgadują różne kosmetyki, obgadują siebie. Te serie są bardzo długie, chyba dwugodzinne czy coś takiego, na pewno dwuczęściowe. Na pewno była Charlotte Tilbury, ona była po prostu żygawiczna i to była po prostu sprzedaż Charlotte Tilbury z kosmetyków. Ale wiele z tych odcinków to były odcinki bardzo ciekawe, bardzo inspirujące. Też można poznać jakby osobowości różnych osób. Jest strasznie śmieszne. Oczywiście jest to wszystko po angielsku, więc tylko jeżeli mówicie po angielsku, wam się to w ogóle czegoś przyda. Ostatnio właśnie oglądałam dwa odcinki z dwiema różnymi osobami i pierwsza z nich, czytam sobie, bo nie znam dokładnie tych pań, bo to są takie brytyjskie osobowości, ja się za bardzo
W ogóle się nie interesuję celebrytami polskimi, co dopiero brytyjskimi, ale jedna z nich to jest Claudia Winkleman. I to jest brytyjska, z tego co rozumiem, głównie prezenterka. I to jest po prostu, jak ona wygląda, to jest lekki szok, bo ona ma czarne takie włosy, ma 300 kilo tapety, znaczy tapety może nie, ale samopalacza, czarne oczy, białe usta. Także taki bardzo oldschoolowy, ale kobieta jest rewelacyjna, jest w pełni świadoma tego, jak wygląda. Ona wie, że to jest jej styl, to jest jakby jej wizytówka. To jest to, kim ona jest. Jest konsekwentna, zajebiście konsekwentna w tym, jak wygląda i jak chce być wygląda. I po prostu na nic trąbienie, nie wiem, jakichś trendach o czymś takim. Super, strasznie mi się podobało jej właśnie pozytywne podejście, jej energia życiowa, jej po prostu posiadanie wszystkiego w dupie i jej estetyka. Ona wygląda tak i tyle. I może dla wielu osób to jest śmieszne i straszne, ale ona jest tego w pełni świadoma. I to jest jej wybór i naprawdę strasznie, strasznie inspirująca rzecz, bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeżeli jesteście takimi czarnymi owcami, albo jeżeli lubicie wyglądać po swojemu, albo macie swój styl, strasznie fajna sprawa. I kolejna pani to jest pisarka Caitlin Moran chyba. Nie czytałam żadnej z jej książki, ale muszę się zabrać oczywiście. I to jest przyjaciółka też Sally Hughes, czyli tej prezenterki, czy tej dziennikarki, o której mówimy. I to jest znowu też ciekawa postać, bo to jest pani z lekką, a czy nie wiem, czy jest nadwagą, ma jest taka lekko przy kości, jest też taką mega osobowością. W tym w ogóle, w tym odcinku leży w wannie i popija sobie cydr, czyli tam, no takie cydr jest bardzo popularny zresztą w UK. I ona się, za przeproszeniem, nie pierdoli, zupełnie się nie pierdoli. Gada po prostu, ona w swoich książkach robi takie książki lekko pornograficzne, czy mówi o tym, że robi takie książki, że marzy o tym, żeby dziewczyny, kiedy czytają te książki, po raz pierwszy się masturbowały w swoim życiu. Przepraszam, mamo, że to mówię. Ale mówi, że tak, że temat erotyki jest pokazany albo na przykład w filmach pornograficznych, to jest obrzydliwe i brudne, albo nie wiem, w tam już tam twarzach Greya, nie wiem, 50 twarzach Greya, nie wiem, jak on miał tych twarzy. I to wszystko jest takie płytkie, a ona chciała pokazać taką erotykę, która jest, ale nie jest tak idiotycznie infantylna, ani nie jest w żaden sposób taka brudna jak porno, jak wiadomo, jak ciężka praca, jakim jest bycie gwiazdą pornografii. Strasznie to była ciekawa osoba, taka, która naprawdę ma wszystko w dupie, ma za przeproszeniem wyjebane, jest w pełni kobietą, w pełni świadomą, strasznie fajne dwa odcinki, a czy cztery w sumie, bo każdy z nich, każdy z tych wywiadów jakby to są dwa odcinki, także w sumie cztery odcinki. Bardzo Wam polecam, oczywiście tylko po angielsku, ale naprawdę super sprawa. No i też jest dużo, dużo starszych, bardzo, no dużo starszych, jest dużo więcej starszych odcinków, na pewno ma z Caroline Hirons, one się też tam przyjaźnią z Caroline Hirons, więc jeżeli ktoś te tematy ten, to jest fajna rzecz, żeby zobaczyć. I jeszcze jedna rzecz, oczywiście ostatnio umiera tyle wspaniałych osób, albo popełnia samobójstwa, że po prostu masakra. Nie wiem, czy to zawsze tak jest, tylko ja jestem w tym wieku, że zwracam na to uwagę, ale no jest smutno. I na pewno jedną z tych osób był Anthony, który no odszedł od nas. I bardzo chcę polecić Wam jego artykuł, który można chyba normalnie przeczytać w New Yorkerze. I on w przefajny, przeciekawy sposób pokazuje trochę życie w restauracji od kuchni dosłownie, o tym co robić, czego nie robić, gdzie iść, kiedy jeść, kiedy nie jeść. Bardzo fajne takie spojrzenie od środka, jeżeli chodzi właśnie o restaurację, o kulinarię i tak dalej. Z gracją, z poczuciem humoru i tak dalej pokazuje ten żywot kucharza, pokazuje jakie to jest czasem brudne i ciężkie i naprawdę wymagające, ale też jakie to jest piękne i jaką specyficzną, taką dziwną, lekko osobą trzeba być, żeby wykonywać taki zawód, żeby to kochać. Bardzo, bardzo interesująca sprawa, bardzo, no nie wiem, no świetny artykuł i normalnie za darmo jest do przeczytania chyba na New Yorkerze, też się go postaram tutaj podlinkować. Myślałam, że sobie z Wami usiądę, wypiję winko, a dopiero tyle wypiłam tego winka, mam zaschnięte zupełnie gardło. Także kończę. To były moje inspiracje ostatnich miesięcy. Oczywiście dużo więcej czytam, oglądam i tak dalej, ale są takie rzeczy, o których na pewno chcę Wam powiedzieć i chciałabym być w tym wszystkim bardziej regularna, ale nie chcę tutaj obiecywać, że będę regularna bardziej, bo jak tego nie zrobię, to będę miała pracę i w ogóle, w ogóle. Także na dzisiaj to tyle. Dajcie mi oczywiście znać, co powinnam obejrzeć, zobaczyć, przeczytać koniecznie, bo jestem bardzo, bardzo zawsze ciekawa Waszych inspiracji i Waszych rekomendacji. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! No powiedz o czymś! Obudziłeś mi mocno. Moderno, to mi się podoba. Coś takie głupie zachowanie, to mi się zawsze podoba. Takie małe. Nie chcesz powiedzieć o czymś, co ci się podobało? Mój serial jest moją inspiracją. No wiem, kochanie. A jakiś film albo serial? Film albo serial?
No ale nie widać się, Tomek klęczy raz w przedpokoju i w ciemności i chce nagrywać filmiki. Takim sposobem no zajeść youtuberem, kochani. Chodź tu. Ja mam takie, co cię poruszyły na przykład. Jakie? Legion. No a Legion jest super. A to przyjdź tutaj, to powiedz, przecież tam cię nie słychać zupełnie. To najpierw miała być, a czy miała być inna kolejność, ale Tomek się cię wysikać i mi tutaj zaszedł. I się pojawił z mocem. Tak. Ale tutaj cię nie widać. Nie, podoba się bardzo Legion. Chcesz nagrać, czy nie chcesz nagrać? Nie. Lubię moc. Pierwsza to nagrywam z winem, a tak się chciało wina. Ale pyszne jest to wino. Jesteś fajka. Ty byś coś nagrał? Co? Wiesz, masz dużo do powiedzenia. Zawsze. Jakieś piękne. Dużo masz do powiedzenia. Jakie były twoje inspiracje? Moją inspiracją była woda urkowa. Słyszysz jakieś ulaskownie. Ja wyglądałem jego te pierwsze filmy, tak na Insta story, jak tak spadł do tyłu na te poduszki. No, dobrze, że tam był poduszki. No. 8 godzin później.